Magda Żakowska, dobry wieczór. Wyże z nad zachodniej i północnej części kontynentu zadbały o słoneczny początek astronomicznej wiosny, po czym do kraju popłynęło bardziej wilgotne i cieplejsze powietrze. Pochmurna będzie także pierwsza część nocy. Opady śniegu mogą wystąpić na Wybrzeżu Wschodnim, na północy Kujaw, na Warmii, Mazurach i południowym wschodzie. W drugiej części nocy chmury zbiorą się w regionach wschodnich i na północy. Na wschodzie zanikające opady śniegu, natomiast rozpogodzenia spodziewane są na zachodzie i w centrum kraju. Temperatura spadnie nad ranem do zera w rejonie Zatoki Gdańskiej i do minus 10 w Karpatach. Wiać będzie z północnego wschodu słabo i umiarkowanie. Jutro przed południem przejaśnienia jedynie na północnym wschodzie i w Wielkopolsce. Popołudnie pogodne na północnym wschodzie, natomiast deszcz padać może na nizinie szczecińskiej. Na termometrach od minus 2 stopni w Bieszczadach do plus 5 na ziemi lubuskiej. A w regionie te najbliższe godziny przyniosą pochmurną pogodę z opadami śniegu, zwłaszcza w części północnej regionu. Temperatura spadnie nad ranem do minus 4 lub minus 5 stopni. Miejscami może być zimniej. Nad ranem na niebie liczne rozpogodzenia. Jutro głównie chmury, ale bez opadów. Na termometrach 2 lub 3 stopnie. Wiać ma z północnego zachodu słabo i umiarkowanie. Na barometrach teraz spadek ciśnienia. Jutro będzie 1013 hektopaskali. W czwartek na niebie gruba warstwa chmur. Od minus 3 stopni w nocy do plus 5 w ciągu dnia. W piątek słonecznie i od minus 2 stopni nad ranem do plus 6 w piątkowe popołudnie. W sobotę wzrost zachmurzenia i temperatury. Na termometrach w sobotnie popołudnie będzie do 7 stopni. No i może być to niezły wynik jak na pierwsze wiosenne dni. Kolejna prognoza pogody tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam, do zobaczenia.